Dzień dobry. Jest poniedziałek 19 lutego, Klaudia Rusek. Zapraszam na najciekawsze wydarzenia telewizji Streameo. Zaczynamy. Rafał Fronia o wypadku Podka 2. 230 Icemanów w przesiece. Rafał Fronia na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej opowiedział o wypadku Podka 2 oraz o szansach na zdobycie szczytu przez wyprawę narodową. Rafał Fronia, jeden z członków narodowej wyprawy na K2, powrócił do domu. Podczas spotkania z dziennikarzami himalaista opowiedział m.in. jak doszło do urazu, który zmusił go do powrotu, oraz ocenił szansę na zdobycie Góry Gór. Wtedy, kiedy wychodziło słońce, w ścianie wytapiały się kamienie i to było bardzo niebezpieczne. I my tak naprawdę to wtedy, kiedy nie musieliśmy patrzeć pod nogi, to patrzyliśmy w górę, bo tak naprawdę ta góra cały czas czymś nas rzucała. No i tak dokładnie było w tym przypadku, że patrzę przed siebie i ja nie widziałem, bo zasłaniał taki skalny ząb. Nie widziałem, co się dzieje dalej, co się dzieje wyżej, tylko po prostu widziałem nadlatujący kamień. No i jak go widziałem, to się rzuciłem na ziemię, jak gdyby na ten lód i na Piotrka. Tam było dosyć stromo, tak myślę, że 70 stopni nachylony lód, czyli tak bardzo stromo, w związku z tym to było takie naprawdę bardzo szybkie. No i on nadleciał, uderzył, oderwało nas od tej lodowej ściany, czyli zawisieliśmy na linie. No i wisieliśmy tam, szamotaliśmy się, no jak to niekontrolowane takie odpadnięcie, więc ta lina nas puściła na ten metr, dwa, tyle gdzieś tam się obsunęliśmy i wisieliśmy, ja na Piotrku, bo Piotrek był pode mną. No i tak naprawdę nie było wiadomo, co się dzieje, tylko chyba się darłem, bo Piotrek mówił cały czas, co się stało, obrywałeś, żyjesz. I dopiero jak się ogarnęliśmy, no to okazuje się, że przyszedł ból w ręku, w udzie, bo to gdzieś tam właśnie taki byłem skulony i tam dostałem. Mówienie o szansach jest od czegoś zależne. No bo co to znaczy szansa zdobycia szczytu? No to znaczy zaaklimatyzowany człowiek z dobrym sprzętem, z przygotowaną drogą i z oknem pogodowym. No jeśli te wszystkie czynniki się zgrają, no to dlaczego mają tego szczytu nie zdobyć? No to przecież to nie jest poza ludzkimi możliwościami. Wchodziło się na szczyty latem. Zimą praktycznie tylko pogoda jest przeszkodą. W związku z tym, jeśli te wszystkie czynniki się zgrają, czyli ludzie będą zaaklimatyzowani, będzie przygotowana droga, będzie wyniesiony sprzęt i będzie okno pogodowe, to oni tą górę zdobędą. To jest 100%. A jeśli któryś czynnik nie zagra, nie będą mieli aklimatyzacji albo nie będzie okna pogodowego, no to szansa jest zerowa, bo po prostu nie wyjdą do ataku szczytowego. Także albo 0, albo 100. No ja pół na pół. Przypomnijmy, że po wspinaczce przez piramidę Adam Bielecki i Denis Urubko założyli obóz na wysokości 7200 metrów. Na Zamku Czocha po raz pierwszy zorganizowano targi książki historycznej i podróżniczej. Impreza ta cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ponad 1000 uczestników, 10 wystawców, setki książek i 20 godzin prelekcji blogerów, podróżników oraz publicystów zajmujących się odkrywaniem świata i tajemnic historycznych. Tak wyglądały dwudniowe pierwsze targi książki historycznej i podróżniczej, jakie odbyły się na Zamku Czocha. Myślę, że tutaj w tym rejonie Polski mamy mało do czynienia z takimi właśnie inicjatywami, takiego rodzaju targami. Zresztą książka podróżnicza zawsze miała dużą popularność i teraz tak samo to wygląda. Tu jest dodatkowo jeszcze właśnie kwestia związana jakby z historią, z podróżami. Myślę, że to jest bardzo fajny miks, bardzo atrakcyjny. Ja myślę, że w ogóle do tej pory nie było festiwalu, który łączyłby przygodę, podróżowanie i historię. A my coraz więcej podróżujemy i coraz bardziej jesteśmy znudzeni takim zwykłym podróżowaniem. Historia wydaje nam się często taka za ciężka, ale jeżeli połączymy takie miejsce jak to z historią jego mieszkańców, ukryć różnych tajemnic, kryminałów, to my po prostu chcemy takie miejsce zjeść po prostu z talerzykiem. Jestem zainteresowana książkami historycznymi, ponieważ historia Dolnego Śląska jest tak fascynująca, że nie starczy życia, żeby wszystko przeczytać. Każde wydarzenie, jeśli nawet nie ma na niego zapotrzebowania, to zapotrzebowanie trzeba stwarzać. Bo kwestia kultury, kwestia potrzeby drążenia naszych dziejów, bo tylko mogę mówić o tej części przedsięwzięcia,
znakomitego zresztą, które nawiązuje do kwestii historycznych, w moim przypadku kresowych, zasługuje na dużą uwagę. Polaków interesują podróże jak najbardziej. Ja mam takie odczucie, sprzedając książki dotyczące zamków, dworów i pałaców w Sudetach, że ta dziedzina bardzo, bardzo się rozpowszechniła. Wiele osób jest ciekawych. Mam nadzieję, że to nie będzie taka przemijająca moda, że to zostanie z nami. Bardzo ważne jest dla nas, że była to pierwsza tego typu impreza, ale myślę, że możemy zaliczyć się do udanych. Wszystko wskazuje na to, że targi książki historycznej i podróżniczej wpiszą się na stałe w kalendarz imprez odbywających się na Zamku Czocha, bowiem organizatorzy już zapowiedzieli przyszłoroczną kontynuację tego wydarzenia. Gwiazdy muzyki, sportu i kina, a także najbardziej znani dziennikarze radiowej Trójki zjechali się do Szklarskiej Poręby na czwartą edycję festiwalu Trójka Górą. Wielkie emocje i wyzwania czekały na tych, którzy postanowili przyjechać na festiwal Trójka Górą do Szklarskiej Poręby. Okazało się, że ma on już stałą publiczność, a chętnych, by w namiocie spotkań wysłuchać interesujących rozmów, z roku na rok jest coraz więcej. Festiwal Trójka Górą czwarty ewoluuje i jest co roku bogatszy i za rok będzie następny, ale jestem przekonana, że my wpadniemy wspólnie z programem trzecim na różnego rodzaju pomysły, które sprawią, że ta współpraca naprawdę będzie dalej kwitła. Jest rzeczywiście wspaniale. Państwo zamówili nawet piękną pogodę, co nie każdemu udaje się. Bardzo dziękuję, jest tu naprawdę wspaniale. Cieszę się, że będzie rewitalizowany skwerek radiowej Trójki. No i już spotkajmy się jeszcze, bardzo proszę. Trzeci dzień festiwalu to spotkanie Ryszarda Jaźmińskiego z Katarzyną Zawadzką, czy zgłębianie meandrów języka polskiego z Kubą Strzyczkowskim i Katarzyną Kłosińską. Pracuję z Trójką już od 14 lat i chętnie uczestniczę w takich imprezach. Jeżeli jestem zapraszana, to na ogół nie odmawiam. Też bardzo dużo ludzi tutaj uczestniczy, bardzo to jest pozytywne, że takim dużym zainteresowaniem cieszy się ta impreza. Ale rozmowy to nie wszystko. Grażyna Dobroń zafundowała miłośnikom Trójki ekspresowy kurs obsługi człowieka. Były ćwiczenia, medytacja i ogromna energia. I było to światło, o które mi chodzi. Światło, które porusza serce, które wzrusza i po prostu dzięki czemu człowiek się staje też i lepszy, nie dla siebie również. Jednak spotkać się z ulubionymi dziennikarzami radiowej Trójki można było nie tylko na skwerze, ale także w norweskiej dolinie, w której nadawane były audycje na żywo. Człowiek nie tylko żyje dlatego, że je i śpi, tylko dlatego też, że słucha fantastycznej muzyki, że może oglądać świetne prace malarskie czy rzeźby. Okolice Szklarskiej Poręby, okolice Jeleni Góry to jest w ogóle taka mekka dla artystów, więc fajnie by było, gdyby to miejsce, czyli Norweska Dolina była dla nich taką oazą, miejscem, w którym będą się dobrze czuli, będą wiedzieli, że zawsze mogą tutaj przybyć. Jedno jest pewne, w tym dniu w Szklarskiej Porębie miłość rządziła światem, a to wszystko za sprawą Mistrzostw Polski w rzeźbie ze śniegu, w których uczestniczyli profesjonaliści z ASP, a także amatorzy, a pomysły artystów przeszły najśmielsze oczekiwania. Chcieliśmy zestawić najbardziej kontrastujące według nas dwie postacie, groźnego niedźwiedzia razem z czułą i delikatną dziewczynką. Tak, żeby pokazać kontrast tego, że nawet bestia potrafi pod wpływem miłości zmienić się. Zrobiliśmy złotą rybkę koi z Japonii, która przynosi szczęście i miłość. Śniegu akurat w tym roku rzeźbi się ciężko, bo jest plusowa temperatura i zamiast śniegu to jest taki lód bardziej niż śnieg. Ale ogólnie daliśmy radę. Postanowiliśmy jakby zrobić taki przestrzenny wykres, który okazuje w jaki sposób działalność ludzka, czy to w jaki sposób ludzie do siebie się odnoszą, wpływa na ten świat. Czwarty festiwal Trójka Górą zakończył się na Esplanadzie, gdzie wręczono nagrody, a na stadionie zagrał organek. A my z niecierpliwością czekamy na kolejną, już piątą odsłonę tego przedsięwzięcia, która, jak zapowiedzieli organizatorzy, będzie jeszcze bardziej wystrzałowa. Zapraszamy, polecamy, podpisujemy się, kibicujemy i jesteśmy zawsze do Waszej dyspozycji. Wszystkiego dobrego. W Łomnicy powstała Wioska Olimpijska z Drewna. Jej autorem jest Zygmunt Kamiński. Na miejscu była Gabriela Stefanowicz.
W Łomnicy niedaleko Jeleniej Góry powstała wioska olimpijska z drewna. Stworzył ją Zygmunt Kamiński, który jest wielkim fanem sportu. Wyrzeźbił m.in. Kamila Stocha czy Justynę Kowalczyk. Jest tak, snowboard, jest saneczkarstwo, jest hokej, jest biatlon. Wioska powstała w ciągu 2 tygodni, a na każdą rzeźbę pan Zygmunt poświęcił kilka godzin. Znajdziemy tu także wiele humorystycznych akcentów. Jest to babcia Piotrka Żyły, coś, co go tam no, po prostu nie był w formie takiej, żeby występować tam, ale to jest naprawdę chłopak, dla mnie to jest jeden z takich lepszych. Prosty chłopak. Taki, ja jestem taki prostym człowiekiem. Wizja artysty przypadła do gustu mieszkańcom Łomnicy. Ta wioska olimpijska tak się tutaj prezentuje, jakby myśmy byli w prawdziwej olimpiadzie. No i jest bardzo ładnie to, przynajmniej nasza wioska, dzięki temu koledze mojemu, który tutaj to postawił, zaczęła trochę żyć, istnieć. Pokazuje się od po prostu ładnych stron. A to nie koniec pomysłów Zygmunta Kamińskiego, który już planuje kolejne przedsięwzięcia. Chcę zrobić KSW, tu będzie goryl siedział w klatce i będzie zapraszał na przykład, no żeby coś zrobić, zdjęcie albo powalczyć z nim, to będzie to na 24 sierpień. Niewykluczone, że na stadionie sportowym pojawią się także kilkumetrowe rzeźby piłkarzy przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się w Rosji. Bardzo dużo nie śpię, po prostu kładę się i myślę, co to jutro by zrobić. Że to tak jak pani dobrze to zaznaczyła, musi być wena. Na przykład nieraz drzewo stoi na podwórku rok czasu, dwa, wchodzi się w koło i dopiero później przychodzi ta wena i wiadomo, co z tego zrobić. 25 lutego zaplanowane jest oficjalne zamknięcie wioski olimpijskiej. 230 osób postanowiło zmierzyć się z własnymi słabościami i wzięło udział w przesieckim biegu Icemana. Przesieka to niekwestionowana królowa pięknych widoków, morsowania i tylko dla odważnych biegu Icemana. Na tegoroczną edycję przyjechało do tej karkonoskiej wioski 230 śmiałków z całej Polski, by tradycyjnie pokonać dystans 10 km, obowiązkowo mając na sobie tylko spodenki i buty. Biegam tak cały rok, od 1 stycznia do 31 grudnia, bez względu na pogodę. Jeżeli jest tylko chęć do wybiegnięcia, biegam po prostu zawsze. A czy temperatura jest mniejsza, większa, najgorzej jest, kiedy jest gorąco. Jest to bardzo dobra forma hartowania swojego ciała. A jak hartujemy ciało, hartujemy też nasz umysł. Powiem tak, kiedyś przyjechaliśmy do przesieki, żeby się wykąpać w wodospadzie, a później zaczęliśmy obserwować to miejsce, zauważyliśmy, że jest taki bieg, stwierdziliśmy, że trzeba spróbować. W sumie jesteśmy zawiedzeni, że tak zimno, że tak wcale nie jest zimno, nie? Że jest za ciepło. Dystans trochę krótki. I krótko. Po raz który? Ja jestem tu chyba czwarty raz na pewno. Ja drugi. Pierwszy. Ja tracę dziewictwo. A tutaj brat jest mój, też trzeci raz? Tak, trzeci raz. Trzeci raz. My tu już nie jesteśmy pierwszy raz, hardkorowo w sutach wystąpimy. Bieg Icemana jest także okazją do wyrażenia się nie tylko na sportowo, ale także w sferze mody. Nie jest to typowe ubranie biegowe. Bieg Icemana jest świetną zabawą dla mnie. Zawsze jest to dobra okazja, żeby się właśnie przebrać, żeby się dobrze bawić. Także mam nadzieję, że zostanie mi to zaliczone jako bieg Icemana. Pierwszy Iceman. Myśmy myśleli, że nikt nie wystartuje, bo nikt się nie odważy rozebrać w zimie i biegać w samych spodenkach. Przygotowaliśmy się na 30 osób. Okazało się, że było więcej chętnych. No i tak co roku tych liczba uczestników jest coraz większa. Jest to niesamowity bieg, jedyny taki w Polsce, o tak niesamowitej, wyjątkowej formule, z taką niepowtarzalną atmosferą. Jak przystało na imprezę sportową, najważniejsza była rozgrzewka. Każdy rozgrzewał ciało jak umiał, ale zawsze z uśmiechem na ustach. Punktualnie o godzinie 12 Icemani wystartowali, by zmagać się z trasą i swoimi słabościami. Jako pierwszy na mecie zameldował się jeleniogórzanin Michał Kur z czasem 38 minut i 59 sekund. Trasa bardzo fajna, przyjazna dla biegacza, ale troszeczkę niebezpiecznie na niektórych momentach, ponieważ było oblodzenie. Ale trzeba było uważać i było naprawdę spoko. Od 3 kilometra postanowiłem już troszeczkę szarpnąć i już następna reszta była po prostu samotna. Jako drugi linię mety przekroczył Paweł Sadowski z Janowic Wielkich.
tamtym roku też, wcześniej też. Jest dobrze, jest forma. Proszę Państwa, za chwilę kolejny zawodnik. Najlepszy bieg w okolicy. Natomiast najlepszą w kategorii kobiet okazała się Diana Potęga. Co mam powiedzieć? Fajnie było. Dobrze, trasa przygotowana. Fajnie się biegło. Dzięki temu, że dziewczyna za mną biegła, to czułam motywację, żeby dać Ci wszystko. Nie było zimno? Nie, bardzo ciepło było. Oprócz biegu głównego tradycyjnie odbył się także mini bieg Icemana. I tutaj walka była od początkowych metrów do samej mety. W tej kategorii po emocjonującym finiszu wygrał Mateusz Tomaszewski. Było ciężko, ale udało się. Rok temu byłem tutaj na biegu Icemana, biegłem po raz pierwszy. I postanowiłem sobie nie robić wyniku sportowego, ale sobie nakręcić filmik. I ostatnie 300 metrów kamerkę przekręciłem na siebie. No i oglądając ten film później w zaciszu domowym, przestraszyłem się. Przestraszyłem się, jaki byłem obtłuszczony i postanowiłem coś z sobą zrobić. W ciągu roku, uprawiając sporty, chodzę na siłownię i zmieniając dietę, schudłem 20 kg. Dzisiaj wróciłem do przesieki, pobiec w Icemanie i udało mi się poprawić wynik z tamtego roku z godziny 7 minut na niecałe 51 minut. Ani razu nie szedłem, cały czas biegłem, więc to już też jest ogromny postęp w związku z porównaniu z zeszłym rokiem. Co ich przyciąga? No nie tylko nasz wodospad, ale właśnie ta pozytywna nasza energia, myślę. Kolejny bieg Icemana za rok i kolejna okazja, żeby spotkać się z przyjaciółmi, sprawdzić się w biegu ekstremalnym i co najważniejsze, dobrze się bawić. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję serdecznie za uwagę i w imieniu Marii Jęczmyk zapraszam na środowe wydarzenia.